Cześć, cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z Gryteraria na kanale Rywik, a tutaj widzę mamy kogoś takiego jak Szynkarz. Zapraszam do oglądania. Właśnie, po pokonaniu Eater of World lub drugiego bossa na zepsuciu, ponieważ jak dobrze wiecie, mamy dwa rodzaje właśnie zepsucia, Crimson i Corruption, mi się akurat trafił Corruption, dostajemy właśnie do dyspozycji nowego NPC, którym jest Szynkarz, lub inaczej zwanym również Tower Keeperem. Jest on ulubionym NPC-em właśnie naszego Demolishera, aczkolwiek na razie chyba jeszcze nie możemy u niego kupić pylonu, o dziwo. Chyba nie. Dobra, mniejsze o to. Co nam daje taki Szynkarz? Więc tak. Możemy przede wszystkim kupić u niego coś takiego jak stojak na kryształ Eterni. Kupmy sobie taką jedną sztukę tego i kryształ Eternia. Dobra, ten też sobie kupmy. Jest coś takiego jak kuźnia obrońca, ale to możemy kupić za jedynie 75 specjalnych medali, których aktualnie nie posiadam. No i dobra. No i co dalej? Co dalej? Do czego właściwie to służy? Tam jeszcze mieliśmy takie specjalne różdżki, lecz aczkolwiek je też możemy kupić tylko za te specjalne żetony. Jak takie żetony zdobyć? Takie metale obrońcy. Więc tak. Terraria kiedyś miała, jak to się nazywa, crossover z taką jedną gierką, bodajże Dungeon Defender 2, która polegała, jak się ta sama nazwa wskazuje, na obronie czegoś, na obronie bodajże, na jakiegoś tam punktu, jakiegoś kryształu. No i ten, podczas tego crossoveru do Terrarii właśnie dodano możliwość walki z różnymi falami, a do Dungeon Defendera dodano nową postać i nowego bossa. Mniejsza o to. Więc tak, na czym będzie ta obrona polegać? Najpierw musimy sobie stworzyć jakiś płaski, długi teren, by te stworzenia mogły się pojawiać. Najlepiej jest sobie zrobić jakiś właśnie płaski teren, na przykład gdzieś tutaj, powiedzmy na przykład. Czekajcie, czy ja mogę tu w ogóle to postawić, bo to jest chyba zbyt nierówny teren, żeby tu można to było to postawić. Czy? Kryształ Eternia odrzuca to miejsce, natychmiast wyskakuje. Szynkarz wspomniał, że trzeba go umieścić na otwartej, płaskiej przestrzeni. No właśnie. Dlatego ja bym sobie tu gdzieś wybudował właśnie dużą płaską przestrzeń. Tylko gdzie by to zrobić? To wygląda na fajne miejsce, aczkolwiek tego nie chcę sobie psuć. To wygląda całkiem ciekawie w sumie. Moglibyśmy w sumie to przeprowadzić na biomie marmurowym. Ja zawsze sobie budowałem w powietrzu taką ziemną platformę. Właśnie z ziemi. Bo po prostu było to najprostsze. Więc w sumie tak też teraz możemy zrobić. No to chwilę sobie poczekajcie. Ja w tym czasie muszę tą platformę najpierw wybudować. Świetnie jest ten plecak, bo dzięki niemu mogę dużo szybciej dalej budować. No bo taka długa chyba starczy. Mi się zdaje, ewentualnie mogę to jeszcze przedłużyć, bo wiem, że po ustawieniu właśnie tego portalu, tego kryształu w tym właśnie stojaku, pojawiają się po dwóch stronach dwa portale, z których wychodzą przeciwnicy. Dlatego wolałbym sobie to troszeczkę poszerzyć, żeby te odległości między tymi portalami były maksymalnie duże. Dobra, chodźmy sobie teraz na środek. Chodźmy sobie teraz na środeczek. No, w tym miejscu musimy sobie postawić owy portal. W sensie stojak. Dobra, ja sobie teraz przyzwę swojego Flinksa do pomocy. I dobra, klikamy sobie na to prawym. I właśnie pojawił nam się... Właśnie nam się teraz w tym momencie pojawił licznik. W tym momencie pojawiły się tu dwa portale. Widzę, że na styk chyba zmieściłem je. No i jak widzicie, pojawiają się tu właśnie przeciwnicy, których musimy sobie pokonać. Jak widzicie, to są właśnie eteriańskie gobliny. Więc to się różnią od tych, z którymi my walczyliśmy. No jak widzicie, stosunkowo słabe. Dobra, musimy też bronić ich od drugiej strony, bo tutaj też zaraz mogą przyjść, jak sami widzicie. Może z tym jojem by trochę spróbować. Jojo też sobie całkiem nieźle radzi. No, Amazon jest świetny. Dobra, teraz szybko idziemy w drugą stronę, bo tam też pewnie zaraz... No właśnie, dochodzą już.
odcinam ich po kolei. Teraz idziemy w drugą stronę, bo tu też zaraz przyjdą. Dobra. W momencie, jak idzie na razie fala, to my sobie pójdziemy do kogoś takiego jak szynkarz. Z powrotem, szybko, mam na to 15 sekund. Chyba, chociaż nie, nieważne, nie dostałem żetonów, ponieważ jak sami widzicie, mam właśnie kryształ, którego musimy chronić, aczkolwiek obronienie tego samemu może stanowić dla kogoś problemy i możemy sobie dokupić coś takiego jak wieżyczki strażnicze właśnie przy pomocy tych różdżek, które mogliśmy u niego kupić, aczkolwiek nie mamy na razie żetonów, które nam by to umożliwiały. Mamy kogoś takiego jak etyriański goblin bombowiec, który potrafi właśnie miotać bombami nie tylko w kryształ, ale i w nas. Dobra, ostrzelajmy ich sobie. Ten nóg jest bardzo dobry na tego typu fale. Możemy razić bardzo dużą ilość przeciwników. Ała, nasz kryształ już widzę obrywa, co mi się dosyć nie podoba. Wiem w sumie czego mogę użyć. Tej różdżki moglibyśmy użyć, bo jest całkiem w sumie dobra na razie, żeby do przeciwników. Ała, nasz kryształ mocno obrywa. No i chyba już po nas niestety. No niestety nie udało nam się tego uchronić. No niestety. Niestety się nie udało. Musimy w jakiś sposób zdobyć trochę tych żetonów, żeby móc sobie dokupić jakieś berła, bo bez ich pomocy raczej nie będziemy w stanie właśnie bronić się jakkolwiek przed tym. Przed tymi falami. A właśnie, no tak. Kryształ eterny. Nie pogadałem w ogóle z nim o kryształe obrońcy. Na początek kilka medali obrońcy, jak ja stawiam. Możesz ode mnie kupić struktury obronne, ale tylko za medale obrońcy. Zapomniałem, że jest tutaj taka właśnie opcja, w której właśnie on nam wyjaśnia, na czym to wszystko polega. I dostajemy do niego na początek 5 medali. Ach, zgałganiłem to strasznie. I tak, możemy sobie kupić któreś z tych wieżyczek obronnych, tych kij do stawiania wieżyczek obronnych. Mamy kij ognisty, kij, który stawia ogniste działo strzelające właśnie pociskami. Kij balisty, który strzela właśnie pociskami z balisty. Kij wybuchowej pułapki, kij elektrycznej aury. Dobra, weźmy sobie może na początku coś prostego, na przykład kij balisty może. Dobra, wróćmy się teraz na górę. Dobra. W tej zbroi mieliśmy być niby wytrzymali się, a widzę, że naprawdę dały nam te gobliny w kość. Zapomniałem jeszcze sobie kupić kryształu, żeby to móc jeszcze raz uruchomić. Event jest naprawdę całkiem spoko. Na razie w sumie poza tą kuźnią, którą możemy sobie kupić, bo ta kuźnia działa jak przenośny, bodajże jak przenośny właśnie magazyn, to poza tym na razie nie mamy nic takiego do kupienia, ewentualnie piwo, którego możemy się napić. Kupmy sobie z dwa takie kryształy. Właśnie poza tą kuźnią takiego do rozgrywki raczej nam na razie nic nie oferuje, dopiero w późniejszych etapach, gdy będziemy mieli faktycznie jakieś rzeczy, które mogą nam się faktycznie przydać. Ale właśnie co mi to daje? Zmniejszona obrona, a o ile? O, widzę, że sporą ilość, ale za to mamy dużo większe obrażenia dzięki temu. Dobra, mniejsze o to. Uruchamiamy to sobie, tylko najpierw sobie kij postawił tutaj w ręku. Uruchamiamy to i w tym momencie możemy sobie postawić naszą balistę za 10 właśnie many, którą dostaliśmy. Nie wiem, czy zauważyliście, jak widzicie sobie teraz normalnie tutaj strzela. Nie wiem, czy zauważyliście, ale z tych przeciwników wypadają takie zielone właśnie odłamki. To jest mana, za którą możemy stawiać wieżyczki właśnie. Jedna wieżyczka kosztuje bodajże chyba 10 sztuk. Dobra. Postawię sobie tu jeszcze jedną, żeby mieć już tą stronę z głowy. Tak, kosztuje równe 10. Jak widzicie, te wieżyczki strzelają stosunkowo powoli, ale zadają za to bardzo duże obrażenia i przebijają kilku przeciwników naraz. Dobra, wróćmy się teraz na tą stronę. My się zajmiemy tą stroną, żeby tej strony pilnować. Właśnie.
Fala ukończona. No i teraz musimy czekać na następną falę. Mamy na przygotowanie 20 parę sekund. Ja w tym czasie pozbieram sobie manę, która wypadła z owych goblinów. I tutaj widzicie sobie balisty na luzie radzą. No i to już jest dużo prostsze, jak mam jedną faktycznie stronę ogarniętą. Postawię sobie tutaj jeszcze jedną balistę po drugiej stronie, żeby mi trochę pomagała. Ewentualnie po tamtej stronie sobie też jeszcze jedną postawimy. Dobra. Postawmy ją sobie tutaj i teraz czekamy, aż przybędzie kolejna fala. Dobra, nadchodzą. No, kusza, ta balista bardzo dużo zadaje. Może niech się trochę najdzie, bo ta kusza właśnie, ta balista przebija kilku naraz, to my sobie w tym czasie ogarnimy trochę prawą stronę, pomóżmy im trochę. Dobra, szukaj sobie trochę many, pozbieramy. I wróćmy się teraz tam. No i z tym, jak widzicie, z tymi wieżyczkami już jest już dużo łatwiej. Nie musimy się aż tak bardzo męczyć z tym wszystkim. Sam fakt, że możemy sobie właśnie, dzięki temu możemy sobie pilnować dwóch miejsc naraz, już jest bardzo pomocna. Dobra. Elegancko. Mamy cztery many, może sobie zbierzemy jeszcze z jedną. Od tej strony. No, mam jeszcze jej tutaj trochę. Dobra, starczy nam na jeszcze jedno działko. No to stawiam je w ogóle w tych miejscach. Tutaj postawię gdzieś na początku. Dobra, następną sobie już położę na tamtej stronie, żeby mi trochę pomagała. A teraz będą nowi przeciwnicy. Zaraz zobaczymy jacy. Bo ja po tej stronie sobie na luzie poradzę, tylko chcę, żeby tamta strona miała już ogarniętą całkowicie, żeby się nie musiał ją przejmować. Gobliński oszczepnik, który właśnie miata oszczepami. Postawmy sobie jeszcze jedną balistę, niech strzela razem z tamtą naszą starą. I chodźmy, wróćmy się tutaj, bo boję się, że nasze balisty mogą mi dawać radę, aczkolwiek widzę, że nawet nie zdążyły z portalu wyjść do tej pory. Dobra, mamy już tu 5 balist, nie ma szansy, żeby się cokolwiek przez to przebiło. No i fala ukończona. Dobra. O, i dostaliśmy coś takiego jak medal obrońcy, co chyba bodajże 3 fale dostajemy właśnie taki jeden medal jako nagrodę. Kolejna balista w tym miejscu. No i elegancko. Jakby co, one się obracają o 360 stopni, więc nieważne w którą stronę postawić, będą normalnie sobie strzelać. Dobra, teraz będzie już chyba trochę ciężej, gdyż zaczną nas atakować nowi przeciwnicy, którzy są dużo ciężsi. Dużo ciężcy. Ciężcy. Są to właśnie wywerny materiańskie, które są o tyle ciężkie, że one potrafią latać. I nasze działka niekoniecznie są dobre właśnie przeciwko latającym przeciwnikom. Co prawda potrafią taką wywernę zestrzelić, ale ich właśnie atutem jest to, że potrafią atakować kilku przeciwników naraz, a skupiając się wszyscy na jednym latającym przeciwniku, mogą sobie tą przewagę odebrać w ten sposób. Ja się wolę ich pozbywać jak najszybciej, bo one sobie, te balisty sobie widzę na luzie z tym poradzą, ale jak widzicie, już mi jakaś tutaj jedna wywerna atakuje. No, balisty sobie nie dają z nimi rady po prostu. Ła. A jestem ciekaw, czy mogę tą balistę gdzieś wyżej postawić. Mogę, patrzcie. Ale fajnie, nie wiedziałem. Tylko tam na górze pasowałoby coś w sumie innego postawić, wiecie, bo balista właśnie jest lepsza na ziemi. Kurde, tu jest jeszcze jedna. Bo balista jest lepsza na ziemi po prostu, kolejny medal obrońcy. Dlatego wolałbym sobie na górze coś innego potem postawić, jakiś inny kij. Kolejne 10 ma, to wstawiamy też sobie tu jedno postawę przeciwko tym wywernom. No i czekamy. Dobra, to już jest przedostatnia fala, a w piątej fali dostaniemy już bossa. Mam nadzieję, że sobie z nim poradzimy jakoś. A nie, to już tutaj, to już jest mroczny mag, czyli to już będzie boss prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, z której strony on przyjdzie. Musimy chyba chwilę kilka tych przeciwników załatwić. To się dowiemy. Dobra, wydostał się. Chyba idzie od lewej strony, bo tu go nie widzę.
Jako postawmy sobie tutaj tą balistę na początku. Tak, idzie jak widzicie. Albo raczej sunie sobie na takim dywaniku. Czy tam poduszce, czy co to tam jest. No tak, Star Fury tu nie zadziała. Mroczny mag, jak widzicie, ma 800 zdrowia, więc nie jest specjalnie ciężki, ale trzeba na niego uważać. Dobra. Mag już ma trochę poniżej 400 punktów zdrowia, więc sobie na razie z nim radzimy jakoś. Są jeszcze te wyberni, mi się trzeba zajmować. Dobra, walimy ich. Musimy się magiem na magu skupić, bo z tamtymi sobie poradzimy. Ważne, żeby się maga pozbyć, bo to jest boss finalny. Dobra, ma już tylko parę punktów zdrowia. No i leży, pokonany. Nie było aż tak ciężko, jak myślałem. Dobra. Pokonaliśmy go i dostaliśmy na końcu jeszcze 3 medale, czyli łącznie za taką rundkę dostajemy aż 5 medali, więc całkiem fajnie. Dobra, my pójdziemy sobie do naszego Tavern Keepera po zakup kolejnej wieżyczki, nowej tym razem. Mhm. A tym razem będzie to coś zupełnie innego. Będzie ta... Kupimy sobie tą pierwszą wieżyczkę. Kij, ognisty kij. Również możemy ją stawiać. Każda wieżyczka kosztuje właśnie po 5 tych sztuk, po 10 sztuk many. Dobra, idziemy sobie do góry. Dobra, lecimy. Aha. Tu sobie odpalamy to i postawmy sobie takie jedno działko. Może tym razem z lewej strony, bo od lewej strony w sumie boss poszedł, to może lepiej będzie ogarnąć sobie lewą stronę. Postawmy sobie taką fizyczkę. Jak widzicie, to jest właśnie taka strzelająca pociskami, atakująca kilku przeciwników naraz właśnie fizyczka. Strzela troszeczkę szybciej od tamtej balisty, aczkolwiek nie przebija przeciwników, tylko wybucha. Ale jest dużo lepsza właśnie przeciwko wywernom, gdyż ma dużo lepszego cela, jeśli chodzi o takie ruchliwe cele. Otóż mi się teraz tam, bo pewnie to działko raczej sobie samo aż tak dobrze sobie nie poradzi, no właśnie. No, to działko nie jest aż tak dobre moim zdaniem jak tamto, jak tamta balista. Dobra, postawmy sobie tutaj jedną balistę i z tamtej strony postawmy sobie jeszcze tam jedną ognistą pułapkę. Dobra, załatwieni. I teraz czekam na kolejną falę. A tą stroną sobie już raczej nie musimy się zawracać głowy, gdyż tu mamy właśnie balistę, ona sobie elegancko poradzi właśnie z dużą ilością przeciwników. Nawet nie wiem, jakie on ma przebicie w ogóle. Nie wiem niestety. Każda, jak widzicie, wieżyczka kosztuje właśnie 10 sztuk many. Dobra. Musimy się tą stroną przejmować najbardziej, gdyż tu mamy tylko tą jedną wieżyczkę. Ła! Ci miotacze są najgorsi, gdyż normalnie za bardzo się przeciwnicy mną głowy nie zajmują, tylko starają się właśnie dostać się do owego kryształu. Aczkolwiek właśnie strzelcy w międzyczasie jeszcze remie sobie trochę mogą porzucać. Dlatego nim też trzeba się zająć, na pewno. Kurde, w sumie mogą sobie wziąć inny łuk, na przykład te strzały błazna i inny łuk do tego, gdyż te strzały po prostu i ich nie przebijają normalnie, tylko po prostu wypuszczają takie krwinki z nieba. Dobra, wróćmy się tam na początek. Tu mamy, od tego mamy tutaj działko, żeby nam też trochę pomagało. Tu widzę, że musimy trochę im pomóc. Dobra. Postawmy sobie tutaj jeszcze może jedną ognistą pułapkę i jedną balistę. I teraz pasowałoby też się też tą drugą stroną zająć, bo tu też mam tylko jedno działko. Dobra. Więcej tu już widzę many niestety nie mamy. Dobra, tym razem muszę sobie po tej stronie postawić działko, bo nie nadążam tutaj chronić.
Dobra, chodźmy może blisko portalu. Będziemy ich od razu przy samym wejściu atakować, żeby nie mieli czasu na namysłu. No, i tak będzie w miarę łatwo. Dobra. No. Dobra, postawmy sobie jeszcze jedną balistę może w tym miejscu. Dobra. O, widzicie, już się odsunąłem, już mają wolną rękę. Co nie na upartego mogę ich od tyłu atakować. Ej, czemu się oni do mnie cofają? Nie wiem, że oni się mogą cofać. Dobra. Kolejny medal obrońcy, bardzo fajnie. Tu jeszcze widzę pełno many po nich leży. Widzę, że te działka sobie elegancko właśnie radzą, wyrabiają się na luzie. Postawmy sobie tu może jeszcze tą jedną balistę, a po tamtej stronie jeszcze jeden ten ognisty kij, może gdzieś na początku, żeby mi trochę pomagał ich ubijać, zanim wyjdą w ogóle. Teraz będą te wywerdy, więc będzie troszeczkę ciężej. Dobra. W sumie to mam nawet mały pomysł. Chociaż nie, w sumie to jest słaby pomysł. Machajmy tym mieczem, bo w sumie nasza zbroja jest przeznaczona dla wojownika, ponieważ ma przyspieszenie właśnie w walce w zwarciu. Dobra, wróćmy się tam, postawmy sobie też tam jedną balistę, bo za niedługo będzie boss i trzeba się na niego przyszykować trochę. Weźmy sobie trochę tej many jak możemy. Dobra, wróćmy się tam jeszcze. Tu bym sobie postawił jeszcze jedną balistę, resztę już ładował w lewą stronę, żeby się bronić. Bo tu prawdopodobnie boss się wydostanie, chyba że tym razem pójdzie od prawej strony, ale do tej pory jak grałem zawsze wychodził właśnie z lewej. Jeszcze jedną balistę, no i to już sobie powinno poradzić. Tu jeszcze mam jedno działko właśnie przy krysztale, w razie jakby miał chronić, kiedy coś bliżej podeszło. Pasowałoby też sobie trochę tych kryształów nafarbić, póki tego bossa nie ma, bo potem nie będzie takiej okazji. Kurde, tam jedna mana spadła na dół, szkoda. Trochę. Dobra, chodźmy tam szybko i stawiamy w tym miejscu balistę. Już widzę, boss się wydostał. Ładujemy w niego całą naszą mocą. Tym razem to widzę, dużo sprawniej. Tym razem widzę, poszło mega łatwo. Idzie jeszcze drugi, patrzcie. Aż tak łatwo widzę być nie może. Tu widzę, się jedna ta przedostała, wywerna nawet dwie. Trzeba się ich pozbyć. Dobra, lejemy go z bliska, tak będzie najszybciej. Dobra, pokonaliśmy go. Ała. No, zginęliśmy, ale pokonaliśmy falę, udało się. Dobra, pójdźmy sobie tam jeszcze po te nasze medale. Dostaliśmy w sumie kilka fajnych rzeczy. Dostaliśmy smocze jajo, sztandar redańskiego goblina, stół wojenny oraz, no w sumie to już nic. Jeszcze tylko mam te medale obrońcy tam do zebrania. Leżą sobie elegancko. Dobra. Ten nagrobek sobie zbierzemy. Przy końcówce troszeczkę zbyt zraszowałem go i trochę mi dowalił. Dobra. Ja bym sobie ten sztandar postawił gdzieś może tutaj na środku, żeby mi pomagał w razie czego. O właśnie. I tak. Mamy coś takiego jak smocze jaja. Możemy sobie tutaj właśnie tak jako smoka przywołać, żeby za nami sobie chodził. Tylko muszę go odznaczyć, żeby był widoczny. Jak widzicie sobie teraz zlata za nami właśnie taki smok. No, smoka to tak to raczej słabo przypomina. Aczkolwiek mamy właśnie takiego miniona, który sobie za nami lata elegancko.
A, Flinks jeszcze sobie przyzwijmy. No i już tych troszeczkę stworków za nami, jak widzicie, jest. Dostaliśmy też coś takiego jak stół wojenny. W sumie to nic specjalnego, po prostu taka fajna ozdoba, która jest w sumie całkiem spora. Gdzie by to postawić? O, może tutaj by się zmieścił. Muszę drzwi zamknąć. Nie, tu się nie zmieści. A może w sumie postawimy go gdzieś na dole. Po prostu chcę wam pokazać, jak on wygląda. Może w sumie ustawimy go sobie tutaj, bo tu akurat jest wolne miejsce na to. No jak widzicie, mam taki stół wojenny, na który prawdopodobnie mamy taką mapę, tylko że my widzimy ją od boku. Lata sobie wokół niej jakiś stateczek. No i co? Kupię sobie od niego jeszcze jedną pułapkę. Kij wybuchowej pułapki, a już w następnym odcinku zrobimy sobie jeszcze z dwie fale, w których pokażę wam jeszcze te dwie pozostałe pułapki. Na razie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was również na mojego Discorda, do którego link jak zwykle macie w opisie filmu. A mi nie pozostaje nic innego, jak się tylko z wami pożegnać. Elo, elo.